Hello Paul! Słuchajcie, trzecia kolejka Premier League z perspektywy językowej w obecnym sezonie. Nie tylko Premier League, ale jako, że Cristiano Ronaldo, CR7, is coming back to Manchester United. Słuchajcie, przygotowałem dla Was taki trening językowy z artykułu na temat Ronaldo i jego nieprawdopodobnych liczb, assists, goals. I generalnie jego wkładu w te liczby bramkowe i asysty na przestrzeni sezonów. Słuchajcie, o co chodzi? Jest różnica między czytaniem, reading, a scanning, skanowaniem artykułów. W obecnym świecie, gdzie mamy tak zwany information overload, jesteśmy przepełnieni wiedzą, informacjami, mamy nieprawdopodobnie łatwy dostęp do wielu informacji, nie da się wszystkiego czytać szczegółowo. Czasami tylko skanujemy, jak taki jakiś antivirus, tak? Antywirus, patrzymy, i aha, nagłówek, to tamto, to czytam, to tamto, czytam, tego nie czytam, ale jak chcemy się fajnie rozwijać, to musimy, we have to slow down, we've got to slow down, musimy zwolnić, oznacza to, że na przykład bierzemy sobie artykuł i to robię z moimi językowymi podopiecznymi często, słuchamy, czytamy na treningach indywidualnych czy grupowych, niedługo startują treningi projekt dla sędziów, piłkarzy, trenerów i nie tylko. I tak między innymi pracujemy. Będziecie mieli pod spodem w linku artykuł, link do artykułu na temat Ronaldo. Ja wybrałem z tego artykułu dla Was 10 wyrażeń. I wjeżdżamy. W najbliższy weekend Ronaldo gra przeciwko Newcastle United. Zakładam się, strzelam, że strzeli bramkę. No ale zobaczymy. I z tego artykułu jedziemy standardowo. Mówię po polsku, później po angielsku. Pod spodem macie link do dużej notatki treningowej, więc możecie mnie wysłuchać, a później sobie rzucić okiem i jak zawsze wybrać to, co Wam się podoba. 21. Dzisiaj wyrażenia 21-30. Słuchajcie, Cristiano Ronaldo przeszedł z Manchesteru United do Realu w 2000 bodajże 9 roku. Jak to powiedzieć? Jest bardzo prosty wzór. Cristiano Ronaldo left Manchester United for Real Madrid. Słuchajcie, leave one place for another place. Na przykład Cornell wyjechał z Kątów do Wrocławia. Cornell left Kąty Wrocławskie for Wrocław. Często mówię, you must swim with the sharks. Słuchajcie, chodzi o to, że musimy mówić tak, jak Anglicy mówią. Dla Anglików leave a place for a place, w tym wypadku leave a club for a club, oznacza wyjechać z jednego klubu do drugiego, zamienić jeden klub na drugi. To nie jest tylko I left home at 8 a.m. Wyszedłem z domu o 8. Może być I left Wrocław for Warsaw yesterday. I left, nie wiem, jakiś transfer, który przychodzi mi w polskiej lidze, na przykład Bartek Slisz left Zagłębie Lubin for Legia Warszawa, I don't know, 2 years ago, something like that. Ok? Pamiętajcie. 22. Chwila dzisiaj z gramatyką. Ja nigdy nie lubię używać słów present perfect, past simple, ale czasem trzeba to powiedzieć. Jest takie słówko since. U mnie jak się uczymy, to nie mamy, że dzisiaj się uczymy czasu present perfect czy past simple, tylko ja lubię dać słówko, w tym wypadku słówko since, nie science, tylko since, wiele osób myli to słówko i do tego słówka dopasowujemy czas. I teraz takie zdanko. Cristiano Ronaldo strzelił 551 goli od 2009 roku. Unbelievable figures, unbelievable numbers. Cristiano Ronaldo has scored 551 goals since 2009. Słuchajcie, zawsze praktycznie do słówka since, najczęściej może, nie zawsze, ale w zdecydowanej większości używamy tego present perfect. Jak ktoś mówi, znam Cornela od 2019, I have known Cornell, w skrócie I've known Cornell since 2019. Wiele osób powie, I know Cornell since. To nie jest do końca prawidłowe, jesteście komunikatywni, ale prawdziwy rekin, Szarkuś tu wisi trochę, widzicie, dół jego, Szarkuś is learning English. Miesiąc czasu ze mną i już zaczyna po angielsku mówić. Słuchajcie, w ten sposób i też mamy fajny przykład z Lewandowskim. Posłuchajcie. In fact, since Ronaldo joined Juventus in 2018, only Robert Lewandowski, 99 goals, and Messi, 91 goals, have scored more goals in Europe's top 5 leagues than his 81. Czyli tylko Lewandowski 99 goli i 91 Messi strzelili więcej, odkąd Ronaldo przeszedł w 2018 do Juventusu. I znowu mamy since i znowu mamy ten czas present perfect. Ale to jest oczywiście tylko wskazówka, żebyście w ten sposób się uczyli językowo. Kolejna rzecz. 23. Prosta rzecz. Cristiano Ronaldo ma 36 lat. Pamiętajcie to z tego artykułu. Możecie sobie przeczytać. Ja wyłowiłem 10 wyrażeń. Standardowo w szkole nas nauczą Cristiano Ronaldo is 36 years old. To ja to nazywam tak zwana school version. Spokojnie możecie powiedzieć he's 36. Koniec. A co by na to, żeby powiedzieć what about he's at 36?
he's at 36. Takie zdanko. And while he's at 36, clearly past his peak, the stats show he is still one of Europe's top scorers. Wciąż w wieku 36 lat jest tam jednym z najlepszych strzelców w Europie. Słuchajcie, I'm at 36. O kurczę, mam 36 lat? No. Cornell's at 18. Yes, okay, he's 18. He's 36. He's 36 years old, okay, but he's at 36 i to jest shock version. Ciekawe jestem, ilu z Was to wiedziało. Jeżeli wiedzieliście, gratuluję, congratulations. Jeżeli nie, pamiętajcie, że istnieje życie poza he's 36 czy he's 36 years old. To właśnie jest step by step progress. Okay, 24. Prosta rzecz. Statystyki pokazują, że on jest wciąż jednym z najlepszych strzelców w Europie. Mam na myśli wrażonko, statystyki pokazują, że the stats show he's still one of Europe's top goal scorers. Do czego zmierzam? My jako Polacy mamy tendencję do nadużywania słówka that. Na przykład myślę, że I think that. Wiem, że I know that. Anglicy często po prostu eliminują. W domyśle to that tam jest. I tu jest the stats show his. I dalej kontynuujemy zdanko. Bez tego that. Oczywiście, że możecie powiedzieć. Of course, you can use it. Możecie to użyć. Ale jak chcecie być bardziej English-like, if you want to speak the way the English sharks do, then forget about. Myślę, że on jest dobry. I think he's good. Zamiast I think that he is good. Im szybciej, tym lepiej. W ten sposób idziemy. Strzelił ponad 9 goli. Słuchajcie, oczywiście, że można powiedzieć he scored more than 9 goals. Ale Anglicy mają fajne wyrażonko. Hit double figures. He hit double figures. Double figures to znaczy, że na koncie zawodnika pojawiło się więcej goli niż 9. Czyli dwucyfrowe wyniki. 10, 11, 12, 13, 30 i tak dalej. Hit double figures. 26. Podczas 9 lat w Realu Madryt. W ciemno stawiam, że większość z Was wjeżdża tutaj na początku podczas during. Kolejne nadużywane słówko. Bardzo fajne słówko. Cieszę się. I'm happy that you use this, but I'd like you to have more options. Chciałbym, żebyście mieli wiele opcji. Takie zdanko. In 9 years at Real Madrid. Wcześniej było, nie wiem, in 7 years at Manchester United. Słuchajcie, zamiast during, na przykład during his stay at Real Madrid. Przy okazji pamiętajcie, najczęściej przed klubami dajemy at. Przypominam, to o czym mówię jest pod spodem w linku do notatki treningowej, bo zakładam, że nie wszyscy jeszcze rozumieją, co mówię. Nie każdy jest na poziomie jakimś tam wyższym. Słuchajcie, in 9 years at. Nie wiem, nie pamiętam ile Lewandowski strzelił goli, ale gdybyśmy chcieli powiedzieć, nie wiem, Lewandowski strzelił 500 goli podczas 10 lat w Bayernie, tak? In 10 years at Bayern Munich, Lewandowski scored, I don't know, 500 goals. Tam trzeba było sprawdzić, to zaniedbałem. Ale to jest o Ronaldo, także lewy nieprawdopodobny goal scoring machine. O, przeskoczę, słuchajcie, do 29, bo tam będzie, że Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem, który stwarza zagrożenie pod bramką przeciwnika. I znowu wiele osób poszłoby w kierunku dangerous. Okej, ale bardziej powiemy the dog is dangerous. W piłce nożnej, w profesjonalnym języku angielskim piłkarskim często używamy he's a goal threat. Cristiano Ronaldo is a goal threat. Let's cut Mac. 27. Ile minut ma w nogach? Wiecie o co chodzi. Ludzie świata piłki, że mówimy, że on ma ileś tam minut w nogach, czyli wybieganych na meczach. How many minutes has he got in the legs? Po prostu. In the legs. In the legs. I na przykład he's got, I don't know, 1000 minutes in the legs. Pamiętajcie, in the legs. Czasem ten angielski jest prosty, nie trzeba kombinować. Czasem to jest foreign language, czyli język obcy, trzeba się czegoś nauczyć dziwnego, ale w tym wypadku to jest dość proste. 28. To jest porównywalne z. Bardzo fajne zdanko na wyższym poziomie. This is comparable to. Comparable to. Wiele osób ma problem z wymową słówka comfortable. Mówią comfortable, albo fashion, albo mówią fashionable. To jest jedno z kolejnych słówek, gdzie mamy able na końcu w długim słówku i mówimy comparable, comfortable, supportable. Ok? Just remember. This is comparable to his 6 seasons at Manchester United in the Premier League. I tam jakaś statystyka jest. Jak porównujemy coś, inne wyrażonko compared with. Compared with. W porównaniu z czymś. Na przykład compared with Lewandowski, Ronaldo scored more goals, for example, ok? I ostatnie wyrażonko, piękne wprowadzenie do zdania, szczególnie, zwłaszcza w szczególności, zamiast mówić in particular, w tym artykule pojawiło się most notably, albo notably. Notably, he scored lots of goals in 9 years at Real Madrid. Słuchajcie, wyrażonka 21-30, tak jak mówiłem, staram się, żeby to trwało około 10 minut. Oglądamy Manchester United against Newcastle United, wielki powrót Cristiano Ronaldo i pamiętajcie, czytajcie czasem artykuły, slow down. I advise you to slow down from time to time. Razem mam czasem dzwonić, przeczytać,
wyłowić sobie jakieś słówko, sprawdzić w dobrym słowniku, nauczyć się, sprawdzić kolokacje, bo my pędzimy w tym świecie. Fajną książkę teraz czytam, w której mówi ta książka o tym information overload, czyli że mamy bardzo duży dostęp, easy access to knowledge, tak, to information, bardzo łatwy dostęp do informacji. Przez to wiele osób po prostu nie uczy się, tylko skanuje, idzie dalej. Czasem warto się zatrzymać. W tym wypadku zatrzymałem się, pochyliłem się nad artykułem o Cristiano Ronaldo. Standardowo notateczka pod tym filmikiem www.kornelwaszkiewicz.pl. Rozwijamy się niczym bestie. Bądźcie na bieżąco, bo żyjemy. Pamiętajcie, nagrywam w rytmie Premier League. Trzecia kolejka, czyli trzecia część wyrażenia 21-30. See you guys. Enjoy the football weekend.